Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Któż jak Bóg? Święci aniołowie i święta siostra Faustyna. Zawsze razem, w niebie i na ziemi, co objawia każda strona jej niezwykłego dzienniczka. Dzisiaj zaglądamy do numeru 1271. To bardzo ciekawa scena. Otóż w miasteczku, gdzie przebywała święta Faustyna, działo się źle. W ogóle działo się źle. Zamieszki, rewolucja, niebezpieczeństwo, nienawiść do klasztorów, do kościoła. Zresztą posłuchajmy. Kiedy poznałam, jak niebezpiecznie jest w czasach obecnych być przy furcie, a to z powodu zamieszek rewolucyjnych, i jak ludzie źli mają nienawiść do klasztorów, poszłam na rozmowę z Panem i prosiłam, aby zarządził tak, że żaden zły człowiek nie śmie zbliżyć się do furty. Wtedy usłyszałam te słowa. Córko moja, z chwilą, kiedy poszłaś do furty, postawiłem cheruba nad bramą, aby jej strzegł, dlatego bądź spokojna. Kiedy przyszłam z rozmowy, którą miałam z Panem, ujrzałam obłoczek biały, a na nim cherubina z rękami złożonymi. Spojrzenie jego jak błyskawica. Poznałam, jak ogień miłości Boga pali się w tym spojrzeniu. Ten fragment objawia wiele tajemnic. Zacznę od końca. Płomień miłości Boga pali się w tym aniele. Największe nasycenie miłością ogniem mają serafini, ale potem cherubini. Spojrzenie jego jak błyskawica. Przypomina się scena czwartego objawienia na Gargano, kiedy biskup Alfons Puccinelli ujrzał świętego Michała i towarzyszyły temu błyskawice oraz odgłosy pewnej burzy, a nawet jakby trzęsienia ziemi. Ukazuje się tutaj moc tego anioła, który został postawiony, aby strzec sióstr w klasztorze. Obłoczek biały, cherub z rękami złożonymi. Wydaje się, że powinien trzymać miecz, ale aniołowie są mocni mocą Pana Boga, a ty, książę wojska niebieskiego, szatana, mocą Bożą strąć do piekła. Szatana i inne duchy złe. I moc anioła płynie od Pana Boga, a człowiek jest najmocniejszy. Nigdy ma układy znajomości, kiedy jest politykiem, ma dostęp do kont, kiedy chodzi na siłownię, ale jest mocny mocą samego Boga, bo jest najmocniejszy na kolanach, tak jak święty Jan Paweł II. Kiedy cherub ma złożone ręce, wtedy ta moc Boża w nim się najpełniej objawia. Obłoczek biały. Wiemy, że obłok w Starym Testamencie był znakiem obecności Pana Boga, takiej fizycznej. Ludzie Starego Testamentu przeżywali teofanię. I taka teofania była związana z tak zwaną szekiną, czyli obecność Boża, która była doświadczalna w świątyni jerozolimskiej, a wcześniej, kiedy wędrowali na pustyni. Obłok. I w tej obecności Bożej jest cherub, złożone ręce, wypełniony ogniem. Po co? Pan Jezus mówi, żeby strzegł klasztoru. Postawiłem cheruba nad bramą, aby jej strzegł. Bądź spokojna. Ta obecność Jego jest niezwykle skuteczna. Bądź spokojna, mówi Pan Jezus. Kiedy On posyła anioła, to nie jest jakieś zastępstwo. To nie jest posłanie z drugiej kategorii. To są posłańcy od kochającego Boga. Oni strzegą nas bardzo, bardzo skutecznie. A zatem warto modlić się do Pana Jezusa o asystencję aniołów. Na pewno stworzą specjalny kordon, dzięki któremu będziemy bezpiecznie wędrować przez życie, bo to
Pan Jezus bierze za to odpowiedzialność. On jest Panem każdej sytuacji. Prośmy aniołów stróżów, zwłaszcza wtedy, gdy czujemy się zagrożeni. Niezawodnie przybędą nam z pomocą. I pamiętajcie, człowiek jest najmocniejszy nie gdy ma układy, ale jest najmocniejszy na kolanach, bo wtedy moc Boża go wypełnia. Aby nas wesprzeć, możecie zdeklarować się do comiesięcznej ofiary na realizację naszych celów i prowadzenie dalej naszego kanału. Dziękujemy za każde wsparcie. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. Niech ta moc i was wypełni przez to błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was, wasze rodziny, waszych bliskich i wasze domostwa błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Któż jak Bóg?